Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj zrobię, to opowiem o więcej sprzętu niż talentu, czyli o jaki wpływ ma osprzęt na jeżdżenie, na wasze prędkości, na wasze osiągi i jak według mnie to mniej więcej wygląda. A przy okazji kolejna runda na Giancie, tym razem solo. Chcę dzisiaj zrobić samotną, no może stówkę, może nie całą stówkę, ze średnią prędkością 30 km na godzinę, czyli będę chciał jechać tylko i wyłącznie patrząc na prędkość, aby później uzyskać, zobaczyć, ile mniej więcej włożyłem w to mocy. Generalnie jest to taka wersja light, jak przejechać 200 km i się nie zmęczyć. Dzisiaj przejadę 100, może niecałe 100, na trochę łatwiejszym terenie, bo będzie bardzo płasko. Troszeczkę wiaterek wieje, ale myślę, że nie będzie miał on wpływ na jakiś wynik. Piszcie w komentarzach z ciekawości, ile najwięcej watów wam się udało ukręcić przy średniej prędkości 30 km na godzinę. Ja dzisiaj szacuję, że może być to 140-150. Jak kręciłem te 200 km, aby się nie zmęczyć, to miałem wtedy jakieś 170 parę, ale tam było trochę pagórków, chyba 500 metrów przewyższenia, może nawet trochę więcej. Dzisiaj będzie może z 200, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Zobaczymy, jak ta maszyna się sprawdza w wersji solo. Oraz przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o test tego Gianta, to trochę zabieram się od dupy strony, tak nieładnie mówiąc, bo zamiast najpierw wam powiedzieć, jak mniej więcej była ta standardowa konfiguracja, jak się mniej więcej na tym rowerze jeździło, to powiem szczerze, że po pierwszej przejażdżce włożyłem te koła moje, które tutaj szosowe, które się bardzo mi sprawdzają, ale będzie o wersji standardowej, będzie o wersji zmienionej. Jeżeli wystarczy czasu, no to może porównam go do mojego Pafaro. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A teraz jadę na rundę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwsza część trasy za mną, czyli 1/3 mniej więcej. Odcinek dosyć prosty, płaski, delikatnie pod wiatr w zalesionym terenie. Jak widać, coś tam wieje. Udało się nadrobić stratę z miasta, bo wyjeżdżając z miasta miałem 26 km na godzinę. Wiadomo, akurat wyjeżdżałem o 14, gdzie są jakieś korki światła, więc ta prędkość była niska. Teraz, mimo że było pod wiatr, to czasami udawało się jechać powyżej 30 km na godzinę. Jeżeli miałbym tak na oko określić waty, to było około 170, to jeszcze sobie tam dalej, później delikatnie przeanalizuję. Fajnie się jechało, lekko, oczywiście chwyt aerodynamiczny, czyli dolny chwyt, tak żeby stwarzać jak najmniejsze opory powietrza. Przy tym rowerze mogę powiedzieć, że jak złapię dolny chwyt, to mam fajnie plecy pochylone praktycznie pod kątem 90 stopni, więc tutaj pozycja jest mega, mega agresywna. I chciałbym jeszcze dodać, zanim pojadę dalej, że ten film, to pierwszą część o tych 30 km na godzinę jest dla tych niedowiarków, dla tych teoretyków, którzy twierdzą, że masa rotująca nie ma kompletnie znaczenia, że jest udowodnione naukowo, że to czy tam nalejesz wody, czy będziesz miał cięższe koła, czy nie, to nie ma totalnie znaczenia, tym bardziej na płaskim terenie. Ja uważam wręcz przeciwnie, że ma to ogromne znaczenie i naprawdę będę chciał wam pokazać jeszcze jeden test, jak mi się uda zrobić, że naprawdę ma to znaczenie. Dobra, sobie go obalę, żeby go nie przewrócić. Kurde, jeszcze coś miałem dodać i zapomniałem teraz. Cholera jasna. Tak sobie myślałem teraz, jak jechałem, co by tu jeszcze powiedzieć. No nic, może mi się przypomni dalej. No i ten odcinek, co teraz jechałem, to jest z Włocławka do Nowego Duninowa. Teraz będę jechał do Gostynina, gdzie będzie tendencja delikatnie pod górkę, z wiatrem chyba teoretycznie bocznym. Później w Gostyninie odbijam w prawo i już powinno być idealnie z wiatrem. Chociaż ten wiatr też będzie już delikatnie powoli cichł, bo im bliżej godziny będzie 16-17, ten wiatr powinien trochę się normować. Nie jest dzisiaj jakiś mocny ten wiatr, więc też powiedzmy, że te warunki są nawet dosyć sympatyczne, jeżeli chodzi o taki test. Dobra, jadę dalej. Jak mi coś się przypomni, to jeszcze o tym pogadamy.
Właśnie wyjeżdżam z Gostynina, więc teraz przede mną długa prosta. Porównując teraz TSS-y do dystansu, wcześniej TSS-y były równe dystansowi, teraz TSS-y się zmniejszyły, więc zgodnie z moimi odczuciami jechało mi się teraz troszeczkę lżej. Tak na moje oko myślę, że na tym odcinku jechałem około 150 W. Dosyć lekko. Jeżeli chodzi o moce, tętno i całą resztę, to porównam na samym końcu. Została długa prosta z wiatrem. Zobaczymy, czy akurat wiatr też się dobrze się ułoży, czy on będzie na tyle mocny, żeby jechało mi się bardzo lekko, ale powiem szczerze, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wynik, jeżeli chodzi o średnią watów, będzie naprawdę imponujący. Ale dobra, nie chcę krakać, czas pojechać dalej. Jeżeli chodzi o kadencję przełożenia, no to jadę z kadencją, powiedzmy, średnią gdzieś tam około 95. Jak jedzie mi się akurat lżej, no to troszeczkę tam prędkość jest powyżej 30 i tą kadencję dobijam około setki. Jeżeli chodzi o przełożenia, no to z przodu mam zębatkę 52, a tutaj jadę na jakimś na piątym biegu. Tu cały czas praktycznie jadę na tak zwanym single speedzie. I jaka to jest koronka? Jest 19. No nie, domyślam się, że 21, akurat nie widzę. Akurat na tym teraz nie widzę. Czyli 52-21. Czas teraz na najprzyjemniejszą część, czyli jazda z wiatrem. O, zobaczcie, praktycznie z wiatrem w plecy, trochę bocznym. O. Moc. Jak to mówił Hugo, ślepa uliczka, koniec gry. Dobra, ostatni odcinek z wiatrem. Wydaje mi się, że przejechałem na około 100 W, może nieco więcej niż setka, więc zaraz się przekonamy, ile wyszło łącznie. Żeby nie było, ja nie miałem żadnych podglądów, nie miałem włączonej żadnych okrążeń, żadnych lapów, po prostu to co widać, więc szacuję, że z całości wyszło około 130 waciszy, więc zaraz zobaczmy, zapiszmy, 92 km. No, partego mógłbym dokręcić do 100, ale po co? No, wartości łączne. Co mi tam wyszło? Puls 118, średnia 30. Kurde, średnia moc 148. Zaraz zobaczę na Strawie, czy pokażę mniej więcej to samo. Wydawało mi się, że pojechałem na trochę mniej, ale dobra, mogę się mylić oczywiście, bo to mówiłem o swoich odczuciach. Największy 188. Kurczę, znalazłem sobie ciszne miejsce, aby w spokoju coś pogadać, ale szkoda, że komary nie doceniają prywatności. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się jakoś to mniej więcej wszystko podsumować i powiedzieć co o temacie więcej sprzętu niż talentu. Generalnie przypomniało mi się, co jeszcze miałem powiedzieć w nowym Duninowie. Chciałem się, że tak powiem, pochwalić, że mój film Jak wykręcić 200 km i się nie zmęczyć na rowerze osiągnął właśnie 100 tysięcy wyświetleń, więc jest to dla mnie imponujący wynik, jeżeli chodzi o takie statystyki YouTube'owe. Dlatego stąd taka moja tutaj właśnie inicjatywa, że zrobię wersję light tego, że można się jeszcze bardziej nie zmęczyć, że wykręcić stówkę i naprawdę dzisiaj ile tam mi wyszło? Chyba 67 TSS-ów, czyli Training Stress Score. Normalnie tyle to potrafię wykręcić gdzieś w półtorej godziny, nawet na opartego. Jak jechałem z chłopakami, 100 TSS-ów wykręciłem w godzinę, a teraz 60 parę w 3 godziny, więc bardzo dużo zależy od tego, z jaką mocą średnią jedziecie. Sprawdziłem na Strawie, ile jest jeszcze rower? Jest. Sprawdziłem na Strawie i pokazało mi, że wykręciłem 140 W średnio. Tutaj niestety w Sigmie chyba nie mam ustawionej tej opcji, żeby też brało wartości 0 pod uwagę, więc ona tylko wyliczyła z tego, co tam wkręciłem w korby, a te zerówki, jak powiedzmy na jakimś zjeździe czy coś, nie pedałowałem, to nie brałem tego pod uwagę. Myślę, że bardzo ładny wynik. Możecie pisać w komentarzach właśnie, ile Wam się udało najmniej wykręcić watów, przy jakiej wadze, bo jeżeli chodzi o wagę, to w chwili obecnej chyba 78 kg. Wzrost 190, więc niestety ja sam w sobie stawiam bardzo dużo opory aerodynamiczne, ale na szczęście tutaj na tym rowerze moja pozycja jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoita. Prawie całość przejechana w dolnym chwycie, więc tutaj jeszcze jakby parę watów zyskałem. Więc myślę, że jak na tą prędkość
to te waty są naprawdę bardzo niskie i to jest chyba mój rekord, jeżeli biorąc pod uwagę najniższe wartości, bo do tej pory to było właśnie przy takich średniej 30, to z reguły 160-170 udało mi się wycisnąć, a teraz jeszcze tutaj ze 30 wacików zeszło. Myślę, że no upartego jeszcze coś by tam można było pokombinować, żeby było jeszcze mniej. Czego to zasługa? Czy samego roweru? Czy może jednak tych kółeczek? Uważam, że głównie tych kół, czyli Elite Wheels Drive'y. Generalnie, tak jak mówiłem, jak założyłem je, zauważyłem znaczącą różnicę w poprawie jakości, w jakości przyspieszenia i uważam, że te koła robią ogromną robotę. Jeżeli byłyby one założone w Pafaro, myślę, że tutaj różnice, jeżeli chodzi o waty, byłyby niezmienne, ale może się o tym jeszcze przekonamy. Jeżeli pytacie, czy te koła polecam, to ogólnie mogę powiedzieć, że nie polecam z dwóch prostych powodów. Po pierwsze, że są to chińskie koła, więc koła, które kosztują normalnie 6000 PLN-ów, sprowadzacie z Chin i no nie macie gwarancji na miejscu, więc no nie jest to fajne. Lepiej, jeżeli w tych pieniądzach szukałbym czegoś bardziej polskiego z gwarancją na miejscu, bo jakby coś się stało, to możecie zawsze zareklamować. Tu niby na przykład za bardzo się nimi nic nie działo, ale na bębenek pojawił się delikatny luz i dzięki ingerencji mojego dobrego mechanika został on skasowany i mogę dalej się cieszyć. A jeżeli wy nie macie takiej możliwości, no to byście pewnie musieli odsyłać albo coś tam kombinować na własną rękę z takimi kółeczkami. Drugi powód to taki, że po prostu po co macie być ode mnie szybsi. I tyle. Jeżeli chodzi o więcej sprzętu niż talentu, no to ja jestem zdania, że każdy powinien dobierać sprzęt do swoich możliwości, do swoich predyspozycji, bo jeżeli jesteście osobą początkującą i na sam początek kupujecie sobie, nie wiem, jakąś szosę za 10-15 tysięcy, się okaże, że macie FTP na poziomie 150 W, a przyjedzie, nie wiem, na jakąś ustawkę jakiś stary wyjadacz, który kiedyś, powiedzmy, że coś tam się ścigał, jego FTP jeszcze pozostało, załóżmy, na poziomie 300, przyjedzie na starej stalowej szosie, nie wiem, jeszcze w czapeczce z daszkiem i nie wiem, po kilometrze dwóch was zerwie, bo nie będziecie w stanie się utrzymać, no to możecie się delikatnie zdziwić. Więc jeżeli zaczynacie, to raczej starałbym się szukać czegoś podstawowego, bo rower za 3-4 tysiące, a za na przykład 10 tysięcy może się okazać niewiele szybszy, a może być na przykład na tym samym poziomie, bo ja uważam, że zawsze koła robią największą robotę. No zaraz, no i rama oczywiście, bo rama też ma oczywiście znaczenie, ale myślę, że koła robią największą. Ja osobiście, jakbym miał wybierać, to wolałbym na przykład super, mega fajne, lekkie, sztywne koła, a rower na przykład na aluminiowy na Clarisie, niż miałbym mieć, nie wiem, karbonowy rower na 105, a koła zwykłe jakieś kowadła aluminiaki. Takie jest moje zdanie i ja tego nie zmienię. Niektórzy próbują w komentarzach usiłować, że rotacja, masa rotująca nie ma kompletnie znaczenia. Ja uważam, że jest inaczej. To jest moje zdanie. Ja już sobie wyrobiłem je przez około 10 lat. Od samego początku korzystałem, jak zaczynałem, to jeździłem na z aluminiowym rowerze na sorze, później z sory przeszedłem na sorę. Nie potrzebowałem nic lepszego, jedynie sora się zmieniła, że to już była ta nowsza bez wąsów. Później chyba przeszedłem na Tiagrę, później na 105 i zawsze starałem się mieć jak najlżejsze koła. Na początku przez brak budżetu raczej szedłem w koła aluminiowe, później jak udało mi się uzyskać po raz pierwszy koła karbonowe chyba w Meridzie Reacto, to zauważyłem przeogromną różnicę i to był na tamte czasy mój chyba najszybszy rower, a czy teraz będę miał szybszy, to się okaże, bo za niedługo będę chciał zrobić taki specjalny test, taki odwrotny, nie żeby przejechać to jak najdelikatniej, tylko jak najciężej. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie sprzętowe, no to też nikomu nie zabronię, że słuchaj, no nie wiem, masz FTP na poziomie 150 czy 200, to nie możesz kupić sobie roweru za 20, 30 czy za 50 tysięcy. Oczywiście, że możesz. Jeżeli jesteś pasjonatą kolarstwa i
Zawsze ci się po prostu marzył taki rower, niezależnie do tego, czy trenujesz, ty jeździsz rekreacyjnie, to oczywiście też taki rower możesz nabyć, no przecież wiadomo, nikomu nie zabronię. Ja nikomu w portfelu nie zaglądam i mam nadzieję, że nikt mi też nie będzie. Zawsze staram się dobierać osobiście sprzęt odpowiedni do moich potrzeb i myślę, że noga jakaś w tym roku jest, więc te sprzęty w tym roku też, że tak powiem, chcę, żeby były trochę lepsze. Dzisiaj się okazało, że może jeszcze jakieś zmiany będą, ale to na razie nie chcę gadać. Lecę jeszcze do paczkomatu, bo dostałem powiadomienie, że jakaś paczka Stresado do mnie przyszła. Nawet nikt mnie wcześniej za bardzo nie poinformował. Zaraz chcę się przekonać, co to jest. Mam nadzieję, że to nie będzie taka niespodzianka jak od Elite Wheelsa, gdzie też kiedyś dostałem powiadomienie, że coś do mnie idzie. I taki, kurde, mówię, może nowe koła, może Velosixy, mówię, kurde, fajnie. A później się okazało, że po prostu Chińczycy mają rok smoka i akurat w tym roku z tej okazji przesłali mi jakiś tam ryczniczek, bidonik, zestaw kabelków USB i jakąś tam maskotkę smoka. No, też tak może być. O, wiaterek jeszcze trochę jest. Dobra, lecę zobaczyć, co jest w tej paczce i jak coś piszcie w komentarzach, jakby się wam podobał taki ewentualnie test i czy chcielibyście zobaczyć jeszcze jakieś inne. Ciekawe, duże? Nieduże, mam nadzieję, bo o kurde. Dobra, może mi się jakoś zmieści. Zobaczmy, co to jest, kurde. Chris Froome, o kurde, chyba będę jak Chris Froome. EGP Sport IGS 800, kurde. Dzięki Trezado i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.